witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wraz z Justyną pokażemy Wam, jak zrobić kolorowe naleśniki oraz Rudolfy, ciasteczka kruche, już świąteczne. Więc zaczynamy, do dzieła. Potrzebujemy jajko, mąkę, mleko, oliwę i wodę niegazowaną oraz barwniki spożywcze. Każde barwniki spożywcze mają różne kolory, więc możecie sobie zabarwić kolorem czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i kolorem fioletowym. Teraz wszystkie składniki wrzucamy do blenderu, bo ja korzystam z blendera i zaczynamy pracować dalej. A tu mam takie ciasteczka zrobione już. No to zaczynajmy. Mieszamy w blenderze szklankę mleka, 1,5 szklanki mąki, 2 jajka, do tego 0,5 szklanki białej wody niegazowanej. Blendujemy, a następnie przelewamy do pojemniczków i dodajemy wybrane przez siebie kolory barwników. Teraz pozostaje nam już tylko zabawa z patelnią. Do tego wykorzystamy ostatni z przygotowanych składników, czyli olej, który wylejemy na rozgrzaną patelnię, a następnie będziemy na niej tworzyć oczekiwane przez nas kształty naleśników. Uważajcie tylko, żeby nie zrobić sobie krzywdy gorącym olejem. Zobaczcie, co jeszcze dziewczyny przygotowały z ciasta naleśnikowego. Przepis na Rudolfy jest równie prosty jak na naleśniki. Bierzemy 1,5 szklanki mąki. Do tego wrzucamy 120 g zimnego masła, które szatkujemy na mniejsze kawałki. Wrzucamy jedno jajko i opakowanie cukru waniliowego. Wszystkie składniki zagniatamy, zawijamy folię i wkładamy na 30 minut do lodówki. Wyciągamy ciasto na stolnicę opruszoną mąką, wałkujemy cieniutko, wycinamy okręgi, wkładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i pieczemy w temperaturze 180 stopni około 8 do 10 minut. A wystudzone ciastka możemy ozdobić na przykład polewą czekoladową. W tym celu w garnku rozpuszczamy czekoladę i podlewamy ją mlekiem do uzyskania oczekiwanej konsystencji. Ozdabiamy ciastka. Smacznego! Dzisiaj wraz... To były Rudolfy! Pierwsze nagranie! Dzisiaj wraz...